No to zaczęły się niezłe czystki w Sejmie. Szymon Hołownia wściekł się na Grzegorza Brauna i wykorzystuje tę sytuację do tego, żeby zdyskredytować Konfederację. Konfederacja ze Sławomirem Mentzenem na czele dała się zrobić jak grupa małych dzieci. Ja się nazywam Maciej Podstawka, ze mną jest Ania. Dzień dobry. No, dzisiaj porozmawiamy sobie, w ogóle to jesteśmy przy stokach z rana w kawiarni, więc tutaj sobie zjedliśmy śniadanie i od razu możemy zacząć nagrywać. Myślę, że to będzie ciekawsze niż w tamtym barze wieczorem, jak nagrywaliśmy, z tego względu, że tam było głośno i słabe światło. Tutaj światło jest chyba trochę lepsze. W każdym razie, wracając do tematu, no to Szymon Hołownia udzielił wywiadu dziennikarzom na konferencji prasowej, którą sobie zorganizował, w której cisnął Konfederację bardzo wprost, mówiąc, szantażując ich po prostu, nie? I to chyba było oczywiste od samego początku, że tak się stanie, że skoro od razu zaznaczali to, że albo będzie marszał, albo odetną się od Brauna całkowicie i potępią go, albo zlikwidują wicemarszałka Sejmu, no to chyba było oczywiste, że takiemu szantażowi nie można ulegać. No, jeśli oni ulegli raz, no to będą musieli ulegać jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. A oni będą wyciskać ich jak cytrynę z takich możliwości. No bo z tego marszałka Sejmu, jak dostał Bosak, no to raczej i tak, jak będą chcieli, to go z niego zrzucą ze stołka. No i właśnie zaraz sobie pooglądamy ten filmik z Szymonem Hołownią, co on dokładnie tam powiedział. No ale to było my już o tym rozmawialiśmy wcześniej, zanim to w ogóle się wydarzyło, zanim było oświadczenie Sławomira Mentzena, że całkowicie potępia to, co zrobił Grzegorz Braun, no to w ten sposób oni po prostu pokazują swoją słabość. Tym bardziej, że to nie jest jakiś jednorazowy odpał Grzegorza Brauna, tylko to jest jego standardowe zachowanie. No tak, jak wyniósł tą choinkę z Sejmu. Wyniósł choinkę z Sejmu, poszedł na jakieś spotkanie z jakimś profesorem Żydem, któremu zabrał mikrofon i zaczął nim walić o ambonę, czy o co tam to było, zniszczył jakieś głośniki. No takie sytuacje się działy po prostu z Grzegorzem Braunem i ludzie też go wybrali właśnie dlatego, że robił takie akcje. No tego się można spodziewać. No tak działa demokracja. Ten człowiek nie został nigdy skazany za nic, nie jest ubezwłasnowolniony, jest posłem. Ludzie go wybrali dopiero co, więc raczej na świeżo. No i Konfederacja też się z tym godziła, że tak właśnie będzie, wystawiając go na listy, no i w dodatku teraz z jednego posła ma czterech. Grzegorz Braun tak naprawdę najbardziej się chyba rozwinął w całej Konfederacji i odcinanie się teraz od niego tylko dlatego, że Hołownia zagroził, że stracą wicemarszałka, jest po prostu jakąś parodią. Biznesmen, taki jak Sławomir Mentzen, który stworzył sobie przeogromną kancelarię doradców podatkowych, który jest bodajże najbogatszym posłem w polskim parlamencie, chyba powinien się spodziewać czegoś takiego. My też mieliśmy parę biznesów i jesteśmy doświadczeni w tym, że szantażom po prostu się nie ulega. Jeśli ktoś zaczyna kogoś szantażować, absolutnie trzeba się odciąć i nie wchodzić w to. I tutaj tak samo Konfederacja mogłaby, nawet jak to by był jakiś zrąbany odpał i trzeba gdzieś potępić tego Brauna prywatnie, można by było to właśnie zrobić prywatnie, ale to przekuć na coś, na siłę polityczną, żeby właśnie pokazać, że okej, to był performance, taki sam jak robiła lewica w kościołach, taki sam jak robili ekolodzy w muzeach, czy pod bramą brandenburską, jak ją całkowicie zniszczyli. Performance. Różne są performance, również przeprowadzane przez polityków, w tym przez polityków lewicy, jak na przykład teraz ta ministra kultury, czy czego ona tam jest, Kotula, równości, tak? Równości. No to ona stała z tymi transparentami wypierdalać na strajkach kobiet. No to chyba, to jaka równość? Ale politycy robią różne performance, po to też mają swój immunitet, że no im nic nie zagrozi i mogą faktycznie coś takiego robić i mogliby to właśnie przekuć w coś dobrego i powiedzieć, że okej, no to było przesadzone, ale to właśnie dlatego, żeby media zaczęły o tym mówić, bo nie może być tak, że jedna religia jest ponad drugą, że Lewica i Platforma Obywatelska walczą sobie z tym, że krzyża w Sejmie nie może być, czy w szkole, a z drugiej strony Żydzi mogą sobie przyjść do Sejmu i robić całotygodniowe swoje obrzędy i nikt w tym nie widzi żadnego problemu. Co więcej, nawet lewica się oburza, że takie rzeczy się dzieją, że ktoś to potępił. No, ja zauważyłam, że jedyna wiara, jaką można potępiać, to jest właśnie katolicyzm, z tego można się śmiać, z tą można obrażać. A jedyny naród to Polacy. A jedyny naród to Polacy. I
nie widzę tutaj równości. Może pani Kotula powinna się zająć właśnie tą sprawą. Może zobaczyć, czy jest równość pomiędzy religiami i wyznaniami w Polsce. Bo może akurat tutaj tej równości brak i może dlatego właśnie to ministerstwo jest potrzebne. Bo ja to się śmiałam, że ono jest tak potrzebne jak... nie powiem co. Więc jeśli nie można tego ministerstwa przerobić, dołożyć do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jakoś tak to było, nie? No to chociaż niech się przysłuży obywatelom i niech ta równość będzie z każdej strony, a nie tylko z takiej wybranej przez lewicę. Chociaż teraz, patrząc na te rządy, które mamy, to raczej będzie tak, że będzie równość, ale po stronie lewicy, czyli taka inna równość. I co zrobił Sławomir Wenzel? Najpierw potępił Grzegorza Brauna i zapowiedział, że będą konsekwencje, następnie nie usunął go z Konfederacji, ale zawiesił w prawach członka. A to też jest jakaś ujma dla Grzegorza Brauna i on równie dobrze może teraz sobie po prostu... On i tak jest posłem i ma swoich trzech innych posłów i w dalszym ciągu może robić co chce i zyskiwać na tym polityczne poparcie. Ale jeśli on odejdzie z czterema posłami, znaczy w sumie w czterech posłów z Konfederacji, no to wtedy stracą klub poselski, o co tak bardzo walczyli. A Szymon Hołownia, i o tym już właśnie rozmawialiśmy wcześniej, i Sławomir Mentzen raczej jako wytrawny biznesmen powinien się tego spodziewać, że jeśli ulegnie szantażowi, to będą naciski dalej. I skoro Szymon Hołownia już raz zagroził, że stracą wicemarszałka, to był to po prostu jeden z pretekstów, które może sobie wybrać, nawet jeżeli teraz by wywalili Grzegorza Brauna całkowicie, no to za tydzień, za dwa, za miesiąc i tak znajdą kolejny pretekst, no tylko tak. Dlatego, że nie chcą mieć Konfederacji jako siły politycznej, która może im zagrozić. I tak usuną tego Bosaka i tak, jeśli tylko będą chcieli. Jeśli Konfederacja przestanie być posłuszna, to chyba nie powinna być posłuszna partia, bo oni tam poszli po to, żeby wywrócić stolik, a teraz się panicznie boją, że ich odsuną od tego stolika. To jest... Totalny absurd. O ile jeszcze mogli sobie pozwolić na wydalenie Korwina, bo nie był posłem i się nie dostał, bo on nie lubi chyba być w polityce. I co już się wydawało dość kontrowersyjne i że jak Konfederacja może wydalić Korwina z jego własnej partii, którą sobie założył, to przy Braunie, jak jest posłem, to raczej tutaj w ogóle im się to nie kalkuluje, bo albo mają Brauna, albo i tak nie mają nic, bo Bosak odejdzie, czy oni tego chcą, czy nie. No i jest to bardzo dziwne. No tak naprawdę oni się okazali największymi miękiszonami i ludźmi, którzy... No, to miała być ta najsilniejsza siła polityczna, taka, która jest... która ma własne zdanie, która idzie pod prąd. No poszli razem z prądem i się teraz boją o to, że cokolwiek mogą stracić. A na tym mogliby budować kapitał polityczny. Jak będą nijacy, to po jaką cholerę głosować na Konfederację? Jeśli oni będą tacy sami jak Trzecia Droga. No to chyba lepiej zagłosować na większą Trzecią Drogę niż na Konfederację. No tak. No i zobaczmy, co Szymon Hołownia miał do powiedzenia. Wyłoniło 74% Polaków poniósł się w świat. To jest w oczywisty sposób rosyjska agenda. Od razu wykorzystywanie Rosji? Tak. No bo co? No jeżeli mówimy coś, z czym Rosjanie być może też by się zgodzili, no to nie możemy przeanalizować tego w sposób taki, że Rosjanie w tym przypadku mają rację. Tylko w taki sposób, że no to ty działasz na rzecz Rosji. Jeżeli w jakikolwiek sposób według Szymona Hołowni, według jego światopoglądu działamy na szkodę Polaków i Polski, no to w takim razie działamy na korzyść Rosji. No przecież wszystko tak można wytłumaczyć. W ogóle... Używanie tego stwierdzenia ruska agenda, ruski troll staje się już po prostu nudne i nie wierzę w to, że Grzegorz Braun pracuje dla Rosji, bo to jest po prostu śmieszne, a wykorzystywanie tego w przestrzeni publicznej jest tylko po to, żeby podnieść, nie wiem, jakieś emocje widzów, żeby utwierdzić ich w tym, tak, pan marszałek dobrze robi, niech ich wszystkich wywali i Konfederacji być nie powinno, bo cała Konfederacja to jest jedno wielkie zło. Rozmawialiśmy wczoraj ze Strażą Marszałkowską, w tej chwili za chwilę minister Cichocki będzie miał po raz kolejny z nimi spotkanie. Ta sekwencja trwała 7-8 sekund i dzisiaj strażnicy nam mówili, ale myśmy byli też szkoleni do chronienia posłów, a nie do rzucania ich tak w ziemię, w obezwładniania i stosowania wobec nich przemocy fizycznej. My oczywiście porozmawiamy jeszcze raz ze Strażą Marszałkowską, co będzie można udoskonalić, udoskonalimy, ale zwróćcie Państwo uwagę, ci, którzy mówią, że to się stało z tego powodu, że zlikwidowaliśmy barierki pod Sejmem albo że dziennikarze mogą się po nim swobodnie przemieszczać, są po prostu hipokrytami. Tego bestialskiego aktu dokonał poseł Rzeczpospolitej, jeden z nas.
nasz kolega z ław poselskich. Człowiek, który cieszy się immunitetem, który cieszy się nietykalnością w takich sytuacjach. To nie był gość Sejmu, to nie był dziennikarz, to nie był ktoś, kto wszedł nagle w nie wiadomo skąd. To był poseł Rzeczpospolitej, który coś takiego zrobił, że wziął stąd gaśnicę, poszedł i zaczął robić tego typu rzeczy. To się działo naprawdę w sekundach. Przeanalizujemy, czy strażnik mógł zareagować bardziej gwałtownie i zdecydowanie. Być może trzeba będzie zmienić zalecenia w tym względzie, bo może musimy wyciągnąć taką nauczkę, że to poseł może być niebezpieczeństwem w Sejmie. Może do tej pory nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, ale może teraz musimy niestety zmienić procedury, bo po raz pierwszy okazało się, powtórzę to, nie mogę w to uwierzyć, ale po raz pierwszy okazało się, że poseł Rzeczpospolitej może być największym zagrożeniem w Sejmie Rzeczpospolitej. Trzeba zmienić procedury. Być może to posłów trzeba będzie obezwładniać, jeżeli zrobią cokolwiek, co nie będzie sprzyjało agendzie rządzących. Dokonał bestialskiego zachowania. Szojring Wielgusowa weszła do kościoła, zakłócała mszę, malowali sprayami kościoły, zostali uniewinnieni z tego finalnie, więc czym to się różni? Jasne, to była durna akcja, to zrobił Grzegorz Braun i absolutnie my też to potępiamy z takiego względu, że no, można to było zrobić dużo inaczej. Przynajmniej ja. No, jak dla mnie było to totalnie odklejone i z dupy, bo pokazaliśmy się faktycznie na... Dla mnie beka, powiem ci. No bekowe na maksa, no ale durne, bo można to było zrobić w sposób poważny i wtedy też dyskusja na świecie by... odbiłoby się to echem też na świecie. Jakby na przykład po prostu wszedł z grupą posłów, zakłócił im te obrzędy i zrobił tam konferencję prasową i powiedział, że absolutnie koniec tego, nie? Odłączył no, tak, im jakieś mikrofony, coś takiego... Co faktycznie mogłoby się wybronić, że to są poważni ludzie, a nie, że przychodzi z gaśnicą i wali jakieś babce po twarzy. Głupie, ale nieszkodliwe, to nie był bestialski czyn. Wieś memy z tą babką? Dobry towar z Izraela. Za Jokera ją przerobili. Ale to nie był bestialski czyn. Bestialskim czynem to by było to, jakby tam, nie wiem, z nożem wparował czy coś, no to okej. Kogoś zgnął. Tak, można to wtedy nazwać bestialskim czynem, ale on zrobił po prostu idiotyczny performance. Koniec, kropka. Który odbił się szerokim echem. Ale i tak mimo wszystko Konfederacja mogłaby to odbić na swoją korzyść. Straciliby wicemarszałka? No trudno. Zdarza się. No, oni tam byli właśnie po to, żeby nie wchodzić ani w koalicję z tymi, ani w koalicję z tymi. A teraz się okazuje, że Szymon Hołownia może im grozić. I teraz jeszcze mówią, że mogą zmieniać procedury. Więc zaraz się okaże, że może w ogóle warto iść w tym kierunku. I tak będą sobie szli po nitce do kłębka, czy włóczce do kłębka, czy czymś tam. Żeby może partię Konfederacja określić mianem faszystowskiej, nielegalnej w Polsce. Bo to są poglądy, z którymi nie można się zgadzać. Bo jak można się zgadzać z kimś, kto nie jest za Żydami, za tym, że w Sejmie można odprawiać obrzędy żydowskie. I zaraz w ogóle będzie delegalizacja tej partii. Przecież tak może być. ONR też zdelegalizowali, to nie była oczywiście partia, ale zaraz można zmieniać procedury właśnie w tym kierunku, że to nie jest zgodne z polską racją stanu, że działają na szkodę Polski, a skoro mają większość w Sejmie i PiS też ich w sumie nie lubi, no to dadzą radę. No i zdelegalizować Konfederację nie będzie im trudno, bo oni właśnie podburzają opinię publiczną teraz do tego, żeby ta większość mas, co ogląda wyłącznie telewizję, widziała, że to są ruskie trolle, że będą pokazywać teraz Brauna 330 razy w ciągu jednych wiadomości, żeby tylko utwierdzić ludzi w tym, że to jest zło wcielone. I faktycznie takim zachowaniem Braun moim zdaniem zaszkodził Konfederacji i to mówił Mentzen w swoim, co to było, jego jakieś tam nagranie. Na tym vlogu swoim. Na tym swoim vlogu. No i niezaprzeczalnie zaszkodził, no bo ja wiem, że tego marszałka to może i tak by się pozbyli, i tak by się pozbyli Bosaka z bycia marszałkiem, ale w innych kwestiach właśnie, moim zdaniem, bardzo Braun zaszkodził swoją gaśnicą. Ale jeszcze bardziej, znaczy to jeszcze można było uratować, nie? Znaczy oni powinni być spójni w tym wszystkim, co robią. A nie, że mają bardzo mały klubik poselski, najmniejsza partia w ogóle w Sejmie, najmniejsze ugrupowanie polityczne, a się odcinają od swojego jednego z kluczowych posłów tak naprawdę, bo ma swoich czterech ludzi tam. Więc jeśli by uznali, że okej, to jest performance i dali właśnie przykłady tego, jak lewica działała sobie w kościołach, że czym różni się to od tego. No i w ten sposób można wytłumaczyć to ludziom. I jeśli wszystkie media głównego nurtu by mówiły tylko jedno, że to są źli ludzie, ruskie trolle i w ogóle, no to w internecie by mieli jeszcze większe zasięgi, w których mogliby rzetelnie i fajnie, w inteligentny sposób wytłumaczyć to ludziom, że o nie, 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 nie.
My działamy tylko tak, żeby faktycznie media się zainteresowały tą sprawą. Być może było to przesadzone, ale działamy tak samo jak działa lewica, działamy tak samo jak działają ekolodzy, działamy tak samo jak działa Kołodziejczak na swoich protestach agrounii, no, i teraz jest w Platformie Obywatelskiej. Czy działamy tak samo jak kolega tego, zaraz wam pokażę co mówił, bo tutaj widzicie, z Żydami nie można sobie pogrywać, ale co mówił kolega Tuska, pan Sławomir Nitras, tutaj pokażę wam może ziomeczka, co mówił pan Sławomir Nitras na kampus przyszłości z Rafałem Trzaskowskim i Donaldem Tuskiem, ich ziomeczek, o katolikach. Za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu, do tego kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością. Staną się realną mniejszością. To jest uczciwa kara za to, co się stało. Znaczy, musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek zmieni. Tak uważam. Wyobrażacie sobie, że on to powie o Żydach? Żydzi, musimy was opiłować. Jak tylko podniesiecie głowę, opiłować was. Przecież to są słowa wyjęte, kurde, z Hitlera. Powinien za to iść przynajmniej do więzienia. Bo takie słowa, moim zdaniem, to jest obraza uczuć religijnych. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest już taka... To jest już naziolstwo, hitlerowskie naziolstwo. Takie naziolstwo, które powinno być karane i to z urzędu powinien być ścignięty za to. I ja się dziwię, że nikt z zapisu go nie ścignął za te słowa. Jak można takie rzeczy w ogóle mówić? A druga sprawa, jak można takie rzeczy, jak można przyzwalać na to, żeby mówić tak o katolikach, czyli o największej religii w Polsce, a jak tylko cokolwiek się stanie z Żydami, znaczy to, że ktoś zgasi świecę, no tak naprawdę zgaszenie świecy gaśnicą, w durny sposób, co prawda, wywołał większe oburzenie niż to, co Izrael robi w Palestynie na przykład, w Strefie Gazy teraz. To jest jakieś... No, to jest jakaś... media o tym piszą. To jest jakaś masakra. A zrzutka.pl zlikwidowała wszystkie zrzutki na Grzegorza Brauna, ponieważ uznali, że może to być pochwalaniem, wspieraniem lub propagowaniem nienawiści, przemocy, dyskryminacji, terroryzmu, faszyzmu lub innych ustrojów totalitarnych publicznym, pochwalaniem zbrodni lub przestępstw lub naruszeniu dóbr osobistych osób trzecich. I w tym samym wpisie zastrzegli sobie, że pragną być miejscem, które sprzyja pozytywnym inicjatywom, dlatego też zachęcamy do wsparcia zbiórki. Rozpalmy nową świecę chanukową. O, ja. Fajnie. A jednocześnie są tam takie inicjatywy jak oto, na zrzutce, aborcyjny Dream Team. Czyli ludzie, którzy pomagają w aborcji. Można mieć oczywiście różne zdanie na temat aborcji. Jak dla mnie powinna być legalna do 12 tygodnia, albo jakiś inny kompromis powinno się zrobić, bo... No, ale to jest mój pogląd. A prawo jest prawem. I pomaganie, jakiekolwiek pomocnictwo w dokonaniu aborcji dla Polek w ciąży jest przestępstwem. Więc mamy zrzutkę na przestępstwo. Więc mamy zrzutkę na przestępstwo, na potencjalne przestępstwo. Okej, nie oskarżajmy, bo to również... No to wiadomo, tu chodzi o sąd. I to sąd stwierdza, czy to jest przestępstwo, czy nie. Mogą się wybronić z tego. Powiedzą, że nie, to tylko tam szkolenia jakieś robią. I mówią, jak działa prawo, tłumaczą, czy coś tam. No to okej. Ale to też jest potencjalne przestępstwo. Grzegorz Braun też nie popełnił przestępstwa. O to chodzi. I tutaj mają... To już jest co... Bo co Grzegorz Braun zrobił? Zagroził życiu i zdrowiu ludzi gaśnicą? Jeśli gaśnica zagrażałaby życiu i zdrowiu, no to byłaby nielegalna. No wiesz, no zagrozić życiu i zdrowiu możesz komuś widelcem nawet, nie? I możesz go gnąć w oko tym widelcem i może umrzeć. Więc może o tym chodziło. Może on bali się, że on tą gaśnicą zaraz będzie ich bił. Nie wiem, jest dramat. Dramat. No, jak dla mnie Konfederacja okazała się kompletnymi... Pindolami. Amatorami. Totalnymi amatorami politycznymi. I nie potrafili wyjść z tego z twarzą, bo oni wiedzieli, kogo mają w szeregach. Wiedzieli, kim jest Brown i do jakich rzeczy może się posunąć. I z nim poszli do wyborów. Więc chyba liczyli się z tym, że takie zachowanie mogło mieć miejsce. No, pewnie nie sądzili, że wypali akurat w ten dzień. Akurat w ten dzień, akurat... bo to był dość istotny czas dla obrad, nie?
I miał wiele innych dni, żeby tą gaśnicą zgasić tą świecę, a wybrał akurat ten dzień. I wszyscy się zastanawiają, dlaczego, skąd ten jego pomysł jest. No cóż, jak dla mnie powinni... Znaczy, w polityce nie powinno być miejsca na emocje i działanie na już. Raczej powinni sobie to przemyśleć, przegadać i następnego dnia dopiero wypuszczać jakiekolwiek oświadczenia. No ale dobra, trzymajcie się ciepło. No i hej. Dobry? Pan z Bogowa, nie? Tak.